tłumy, które go poprzedzały, wołały głośno: Hosanna synowi Dawida. Pamiętam, jak jakiś czas temu w naszej Polsce wybuchł taki swoisty fenomen zwany Małyszom Anioł. Mało znany skoczek z Wisły stał się praktycznie z dnia na dzień najbardziej rozpoznawalnym sportowcem nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Ludzie potrafili zapłacić mnóstwo pieniędzy, aby pojechać na turniej do Zakopanego, no ale przyszły gorsze dni, kiedy Małysz zajął drugie i trzecie miejsce. Wtedy bardzo wielu mówiło: zawiodłeś nas, już nie jesteś naszym bohaterem. W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa, który triumfalnie wjeżdża do Jerozolimy, ma bardzo wielki fanklub, ale po kilku dniach ci sami ludzie, którzy krzyczeli Hosanna, krzyczą: ukrzyżuj go. Po której stronie ty jesteś? Czy jesteś tym, który trwa przy Jezusie na dobre i na złe? Czy tylko trwasz przy Nim wtedy, kiedy jest ci to na rękę?